Zaczynamy? Czy aby na pewno? A tam z tyłu? Zaczynamy! Panie Andrzeju, od początku zacznijmy. Dzieciństwo i chór szkolny Kawatina. Czy wtedy już pan postanowił, że będzie pan śpiewał? Wtedy jeszcze nie, ale niedługo później. Zaczynam się obawiać tego wywiadu, bo kiedy sięgamy aż tak daleko w przeszłość, to zawsze myślę sobie, oczywiście proszę mi wybaczyć te dygresje, ale zanim wchodzę na scenę i czekam już na tych schodkach i już za chwilę ma koncert się zacząć i słyszę w 1984 roku i tak dalej, to sobie myślę, o kurczę, jak to długo potrwa. Ale to oczywiście nie chodzi o czas, tylko o to, że wszystko zaczęło się bardzo, bardzo dawno temu, później różnie bywało, bo taka jest droga życia człowieka, niezależnie od tego, co robi, że różnie bywa. A dzisiaj najbardziej w głowie mam dzień dzisiejszy i nawet nie zbyt mocno wybiegam w przyszłość, bo oczywiście jakieś plany na przyszłość mam, natomiast myślę sobie, że szczególnie kiedy rozmawiamy w otoczce takiej koncertowej, to najważniejsze jest to, co dzieje się i stanie za chwilę. A tutaj nigdy nie ma żadnego przepisu na sukces, bo choćby było się pewnym, że wchodzi się na scenę kompletnie przygotowanym i ma się przed sobą całe mnóstwo przychylnych ludzi, to nie ma dwóch takich samych miejsc, nie ma dwóch takich samych miejsc geograficznie, ale również w sensie takiego zbiorowiska ludzkiego i bywają łatwiejsze koncerty, bywają koncerty trudniejsze. Bywają takie, że schodząc ze sceny, ich na szczęście jest najmniej, ale bywają takie, że kiedy schodzi się ze sceny, to myśli się, kurczę, co ja tutaj robię w ogóle? Czy miał pan kiedykolwiek wątpliwości, na przykład, którą drogę wybrać, muzyczną czy na przykład aktorską? Bo przecież pana związki ze sceną i z filmem są także ogólnie znane. No tak, ale dla mnie to była tylko przygoda filmowa i z całą pewnością mamy tak dużo bardzo utalentowanych ludzi wykształconych w tym kierunku, mówię o aktorach, młodszych i starszych, że przez myśl mi by w ogóle nie przyszło, żeby tę drogę kontynuować. Zwłaszcza, że muzyka zawsze była moim życiem i tutaj tak, możemy wrócić do tych lat, aż tam do szkoły podstawowej. I to prawda, że gdybym być może w innym środowisku znalazł się wtedy, to nie jest wykluczone, że dzisiaj robiłbym zupełnie coś innego, bo to tak jest, że to, co robimy w życiu i nie wiem, to, czym się fascynujemy, co pielęgnujemy w sobie, zawsze musi być przez kogoś zaszczepione. I w moim przypadku tak było. I chociaż, nie wiem, bardzo duża część młodzieży albo i dorosłych nawet uśmiechnie się na to, że ważne jest to, co gdzieś tam w szkole nam kładą różni ludzie do głowy, to taka jest prawda. Ja kiedy już myślałem wiele, wiele lat później, żeby faktycznie profesjonalnie zająć się muzyką i musiałem troszeczkę, przestawić swoje tory myślenia i zacząć się uczyć, bo nigdy do momentu decyzji takiej, że chcę to robić na poważnie, nie uczyłem się grać na fortepianie na przykład, to jest niezbędne, choćby dlatego, że później znalazłem się w szkole pedagogicznej na kierunku wychowanie muzyczne i jestem nauczycielem z wykształcenia. Nigdy zawodu nie uprawiałem. Mogą liczyć. Niech nie liczą aż za bardzo. Za bardzo niech nie liczą, bo ja nigdy nie uprawiałem tego zawodu i przyznaję, że moja taka życiowa cierpliwość nie jest specjalnie duża, a myślę sobie o nauczycielach, że to jest ogromne powołanie. I wiem, że zdarzają się różni. Nie chcę tutaj wkładać kija w morwisko, bo kompletnie nie o to chodzi, ale są czasem, spotykamy na naszej drodze nauczycieli, którzy są na tyle mają poczucie jakiejś misji gdzieś tam w sobie, że są w stanie właśnie zaszczepić taką iskierkę, z której bywa, że rośnie całkiem wielki płomień. No tak jak w moim przypadku dzisiaj, ja mam 26 lat za sobą tej
drogi muzycznej, więc od tamtego czasu, od którego pan zaczął, naprawdę minęło więcej niż 30 kilka lat.